Okej, rozmawialiśmy sobie już o salcie do przodu i o tym, że kiedy je zaczynamy i kiedy lądujemy, to lądujemy sobie i zaczynamy je w tej samej pozycji. Czyli jak naskakujemy, to nasze nogi delikatnie wysuwamy przed siebie i nasze dłonie tak samo. Nasze nogi są spięte blisko siebie, nasze dłonie na szerokości barków gotowe do tego, żeby mocno przerzucać naszą rotację przez górę. Teraz z tą wiedzą możemy się spokojnie nauczyć salta do przodu do salta do przodu. Jak to zrobić w szczególe, już Wam tłumaczę. Oczywiście sam ruch będzie bezpiecznie łączony, też próbujemy sobie go po prostu przekroić na kawałki. Wymagane oczywiście do niego jest też to, żebyście mieli bardzo dobrze salto do przodu opanowane i te wejścia, czyli jak sobie naskakujecie, to nie robicie tego tak, tylko robicie ładnie, pilnując całej sylwetki na przyskoku. Jak robicie sobie salto do przodu tak, że za każdym razem lądujecie w ten sam sposób, przy wejściu blok otwieracie je tak samo, to możemy się spokojnie nauczyć naszego salta do przodu. Sam ruch możecie się uczyć oczywiście też na materacu, więc Wam pokażę na początku kilka skoków na materacu, a potem sobie zrobię do wygody już na samej trampolinie. Więc sam początek, będziemy potrzebowali salta do przodu i przewroty do przodu. Próbujemy nasze salto do przodu wylądować w tej samej pozycji, czyli naskakiwać tak jak sobie zaczynaliśmy i z tej pozycji próbujemy się przekręcić w delikatny przewrót do przodu. Czyli naskakuję sobie, wyciągam ręce przed siebie, przekręcam całe saltko i delikatnie patrząc się na glebę i kierując sobie cały ruch moimi dłoniami, próbuję się przekręcić na plecy. Jeżeli zaczynacie sobie robić takie łączenia, to pamiętajcie o tym, że nie chcemy robić czegoś takiego, że lądujemy w przykurczonych rękach i co piąte, szóste salto dopiero robimy jakikolwiek przewrót. Starajcie się za każdym razem złapać flow, gdzie lądujecie i automatycznie Was przekręca, bo wtedy złapiecie sobie lepsze tempo i flow, które będzie Was ciągle nakręcało do kolejnego salta. Jak macie sobie taki przewrót, próbujemy go sobie coraz bardziej przekręcać przez głowę, troszkę bardziej przez górę. Czyli naskakuję, blokuję, przekręcam w lekką lądkę, przekręcam sobie to w lekką lotkę, ląduję sobie na plecki, a potem jedyne co wystarczy zrobić, to po prostu dokręcić cały skok naszymi nogami. Czyli blok, przekręcam, blok, przekręcam. Jeżeli łączycie sobie takie kombinacje, to bardzo ważna sprawa. Jak skaczecie, patrzcie się cały czas przed siebie. Musimy widzieć to lądowanie. Nie patrzcie się na glebę, bo to automatycznie zrzuca głowę w rotację. Postarajcie się wylądować w wyprostowanej pozycji, gdzie patrzycie się przed siebie. Przez to znacznie łatwiej się to wszystko skacze. Oczywiście, jeżeli macie już zrobione salto do przodu, to bardzo łatwo również przełamać się do barana. Analogicznie ucząc się tego ruchu, robimy sobie salto do przodu i próbujemy zrobić wprawkę do barana, czyli takie coś. Naskakuję sobie saltem do przodu. Hop, hop. I w miarę stopniowo próbuję sobie łapać trochę mocniejsze tempo w skoku. Tak naprawdę schemat jest bardzo prosty. Jeżeli lądujemy w takiej samej pozycji, trzymamy dalej flow, gdzie nasze dłonie, stopy nakręcają salto, to tych salt możemy sobie robić ile tylko chcemy, jakie tylko kombinacje chcemy, które zaczynają się w tej samej pozycji. Zostawiam to oczywiście już dla Was, także pokombinujcie sobie. Dzięki wielkie, powodzenia w nauce.